Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Twoja pomoc dla powodzian to teraz reklama w podcaście Na Celowniku. Zachęcamy wszystkie osoby i firmy do pomagania potrzebującym. Każdy wasz datek, finansowy, rzeczowy czy organizacyjny, na jakąkolwiek zbiórkę oddolną, NGO, szpital, szkołę, fundację czy schronisko dla zwierząt, na rzecz poszkodowanych i potrzebujących, wynagradzamy wspomnieniem o Was na początku i końcu każdego premierowego odcinka podcastu Na Celowniku, co najmniej przez wrzesień i październik 2024 roku. Pomocy udzielili Fundacja i Ośrodek Szkolenia Combat Alert, Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa, Beata Weidemann, anonimowi darczyńcy i wolontariusze. Zachęcamy także do wsparcia zbiórki na rzecz młyńskiej rodziny. Szczegóły w opisie odcinka. Dziękujemy. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku kolejny raz jest Pani Agnieszka Filipiak. Witam serdecznie, Pani Agnieszko. Dzień dobry. Agnieszka Filipiak. Zastępczyni redaktorki naczelnej Forbes Woman. Ekspertka specjalizująca się w zagadnieniach Kaukazu Południowego. Pani Agnieszko, oboje korzystamy z aplikacji Substack, dzięki czemu możemy dzielić się swoimi przemyśleniami, materiałami i tak naprawdę gdzieś się udało, ostatnia nasza rozmowa miała miejsce bardzo dawno, bo dobre półtora roku temu, to był 68. odcinek podcastu Na Celowniku. Rozmawialiśmy o Gruzji i bezpieczeństwie Kaukazu Południowego. Dzisiaj tak naprawdę odbiegać od tego nie będziemy, bo przecież w tym się pani specjalizuje, ale trochę od końca, bo zbliżają się wybory w Gruzji. Sytuacja w Gruzji wydaje się też dość specyficzna, ale czy nie ma pani podobnego wrażenia, jak mam ja? No i pytanie, skąd ewentualnie takie wrażenie się bierze, że w pewien sposób gdzieś zgubiliśmy, również jako Polacy, zainteresowanie Gruzją, bo kiedyś jednak to zainteresowanie było. Dobrze kojarzymy sobie Gruzinów, pozytywne relacje, wypady, krótsze, dłuższe. W zainteresowaniu naszym gdzieś kiedyś była też chociażby Czeczenia. A dzisiaj chyba tak naprawdę skupiamy się na Ukrainie, na tej mocno ekspansywnej rosyjskiej, nazwijmy to roboczo, polityce. I ta Gruzja uciekła. Czy ma pani podobne obserwacje, czy może ja się gdzieś mylę i po prostu nie widzę pewnych rzeczy, być może one do tych mediów za bardzo nie wchodzą, jeśli chodzi właśnie o Gruzję? Myślę, że tutaj moglibyśmy zacząć jeszcze od czegoś innego, czyli od odpowiedzi na pytanie, dlaczego takie duże zainteresowanie Gruzją kiedyś było. I był to taki gorący czas też polityczny w Gruzji, bo kiedy w Gruzji dokonywały się najbardziej historyczne w ostatnim czasie przemiany, czyli rewolucja róż i Michał Saakaszwili, który odsunął, jakby nie patrzeć, jeszcze komunistycznego w pewien sposób przywódcę i wprowadził Gruzję na drogę demokratyzacji, to w tym czasie Polska wchodziła do Unii Europejskiej. I spotkaliśmy się i Polska, i Gruzja na takich dwóch drogach, to znaczy Polska obrała sobie za cel między innymi, aby te kraje po Związku Radzieckim też przynajmniej w jakiś sposób kierować do Unii Europejskiej. Mieliśmy cel polskiej polityki zagranicznej był taki, całe Partnerstwo Wschodnie, które potem powstało, żeby w tej naszej orbicie zainteresowań te kraje, w tym kraje Kaukazu Południowego były, żeby je wyciągać spod wpływów Rosji i przeciągać na naszą tak zwaną zachodnią stronę. Stąd też ta polityka była bardzo aktywna. Jak polityka była aktywna, czy to w osobie działań prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to też ona była bardziej medialna. To były wzajemne wizyty na szczeblu państwowym. I to był też taki okres, nie ma co się ukrywać, kiedy zaczęliśmy odkrywać Gruzję turystycznie. Była bardzo popularnym kierunkiem turystycznym, ale też dzięki kilku książkom pewnych znanych i mniej znanych autorów, żeśmy zaczęli tę Gruzję przyswajać i oswajać. I to, co zupełnie też naturalne, w momencie, w którym pojawiły się tanie linie lotnicze, zaczęły latać do Kutaisi, ta Gruzja też była w obszarze naszych zainteresowań. Potem też ostatniego rządu
rządy i polityka zagraniczna, która się w dużo mniejszym stopniu skupiała na tym, co się dzieje poza naszymi granicami, a bardzo skupiała się na polityce zewnętrznej, to też w konsekwencji tego myśmy jako i media, i my jako społeczeństwo zaczęli się mniej polityką i Gruzją interesować i ona też przestała być dla nas taka atrakcyjna, ponieważ Saakaszwili, nasz główny tutaj przyjaciel, że tak powiem z uśmiechem, został odsunięty od władzy. Pojawiło się gruzińskie marzenie, które założył, jakby nie patrzeć, miliarder, który dorobił się swojej fortuny na prywatyzacji w Rosji i ciągle z tej Rosji czerpie jakieś korzyści, więc już nie był takim naszym jednoznacznym sojusznikiem czy obiektem zainteresowań. Ale myślę, że to też zależy, jak się spojrzy, bo jeśli spojrzy się na statystyki, to Polacy nadal są jedną z czołowych grup, jeśli chodzi o narodowość, która Gruzję odwiedza. I tutaj jak najbardziej zainteresowanie, myślę, że turystyczne w żaden sposób nie spadło. Nie spadło nawet w ostatnich latach czy miesiącach, kiedy ta Gruzja ze względów politycznych jest troszeczkę, jakby powiedzieć, nie jest już takim jasnym, jednoznacznym naszym tutaj sojusznikiem. Ale to wina, o ile można by tak powiedzieć, leży bardziej według pani po naszej stronie, czy trochę Gruzinów, bo relacje dwustronne, jak sama nazwa wskazuje, polegają jednak na aktywności obustronnej, tak? Gruzinów w Polsce też chyba bym powiedział nie przybywa. Kiedyś był oczywiście ten moment, że do nas przyjeżdżali, a teraz czy jest to tylko pewnego rodzaju atrakcja i to niekoniecznie w cudzysłowie, jeśli chodzi o kierunek turystyczny? Bo tak się zastanawiam, że oczywiście to, co pani mówi, przyjmuję jak najbardziej do wiadomości, ale jednak... Oczywiście poza tym wszystkim, co się dzieje przy udziale Rosji, to jednak jako społeczeństwo chyba nie patrzymy tak na politykę i kto się na czym dorobił, tylko inne względy biorą górę. Nie wiem, wydaje mi się, że zależy naprawdę chyba, kogo spytamy. Jest spore zainteresowanie Gruzją, jeśli chodzi o kupno nieruchomości. Polacy chętnie kupują nieruchomości, bo jest bardzo szybko stopa zwrotu, po paru latach już się zwraca. Polacy się przenoszą do Gruzji, zakładają biznesy w Gruzji. Turystyka, biura podróży również, więc myślę, że i tak samo Gruzini przyjeżdżają. Chyba największa społeczność ciągle Gruzinów jest we Wrocławiu. Zakładają też w Polsce biznesy, więc na takiej społecznej poziomie to myślę, że tutaj jest jak najbardziej i w badaniach to też wyjdzie, to zainteresowanie jest. Jeśli chodzi o strony politycznej, to tak jak swego czasu u nas poprzedni rząd był bardziej skupiony na polityce wewnętrznej i to mówię bez jakiegoś oceniania, po prostu tak było. Tak rząd gruzińskiego marzenia, który obecnie już 12 lat rządzi w Tbilisi, również jest bardziej skupiony na tym, aby budować swoje wewnętrzne poparcie, ewentualnie utrzymywać pewne relacje z krajami, które nie będą tak krytycznie patrzyły na działania obecnego rządu i dlatego między innymi utrzymuje bardzo dobre relacje z Węgrami i z Wiktorem Orbanem, a nie z Polską, bo tu też takich żadnych gestów w tę stronę nie było. Ale tak, to jest też kwestia tego, jak gruzińskie marzenie, czyli partia rządząca w Tbilisi, podchodzi do relacji dwustronnych, a w ostatnim czasie tych relacji w żaden sposób nie rozbudowywało, bardziej pewnie w kontekście takim Gruzja, Unia Europejska, czyli instytucje unijne, a nie poszczególne kraje, które też z racji też wydarzeń geopolitycznych w ostatnim czasie niekoniecznie były skupione i miały czas interesować się Gruzją i tym, co się tam dzieje. Pani Agnieszko, co oczywiste, za chwilę zapytam o zbliżające się wybory w Gruzji, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym zapytać o dzisiaj. Jaka ta Gruzja w pani oczach jest? Ona jest bardziej prorosyjska, czy bardziej prozachodnia, bo nie chcę powiedzieć propolska, prozachodnia. Czy może to jest dalej pewna forma jednak dopasowywania się tam, gdzie jest pewna korzyść, niekoniecznie zawsze finansowa. Jak ta Gruzja na dzisiaj wygląda? Nie zwracamy jeszcze uwagi na nadchodzące wybory i potencjalne zmiany, bądź nie? To może doprecyzuję pytanie, że mówmy, jak wygląda pod rządami konkretnej partii, co ta partia robi, bez wchodzenia w to, co myśli społeczeństwo, bo tu też każda jednostka inaczej i też możemy patrzeć tylko na badania. Więc mamy Gruzję dzisiaj, która w zeszłym roku w grudniu otrzymała status kraju kandydującego do Unii Europejskiej pod pewnymi warunkami, ale status otrzymała, więc przynajmniej na drodze takiej formalnej dąży do integracji z Unią Europejską. Zresztą tą integrację z wartościami unijnymi, demokratycznymi ma wpisane w konstytucję i to wpisała partia Gruzińskie Marzenie. Rządzona jest właśnie Gruzja przez partię Bidziny Iwaniszwilego, czyli miliardera, biznesmena, który założył partię, żeby
przejąć kontrolę nad państwem, odsunąć Saakaszwilego, ale niekoniecznie, żeby zostać politykiem. On, kiedy wygrał wybory w 2012 roku, był przez rok premierem, a w 2013 roku odsunął się w cień, dosłownie w cień, co nie znaczy, że oddał władzę i właściwie oddał stanowiska i premiera, i potem prezydenta, ale głównie rządu, osobom zaufanym, doświadczonym, które zdobyły wykształcenie za granicą, biegle posługując się angielskim, z takim menedżerskim doświadczeniem. I ta Gruzja pomału, ale się rozwijała. Ludzie mieli nadzieję, że skoro biznesmen przejął władzę, to też ten kraj będzie funkcjonował jak dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo, bo jeśli ktoś się potrafi dorobić, to znaczy, że jest dobrym menedżerem i tak samo może prowadzić kraj. Tylko teraz mamy taką sytuację, że przez 12 lat rządów partia przejmowała władzę w konkretnych instytucjach, które są potrzebne, czyli zaczęła od prokuratury, służb specjalnych i dopasowała sobie przez 12 lat ten kraj, żeby funkcjonował przede wszystkim na ich korzyść, czyli żeby właśnie osoby blisko władzy, blisko rządu wygrywały przetargi, miały ulgi tam, gdzie powinny, żeby umowy były międzynarodowe prowadzone tak, żeby właśnie wpływało do odpowiednich kieszeni. A jeśli chodzi o takie społeczne nastawienie, czy to, jak powinny działać ministerstwa, czyli reformować, ulepszać sytuację życiową Gruzinów, to od paru lat w Gruzji jest marazm. Rzeczywiście nic się nie dzieje, te ministerstwa stoją, nie ma widocznego takiego efektu, że Gruzinom żyje się lepiej, za to w odpowiedzi na to rośnie emigracja i emigracja ludzi nie tylko poszukujących pracy, bez urazy dla nikogo, ale takiej prostej pracy, że to jest po prostu fizyczna, umówmy się, na budowach, czy jako osoby, nie wiem, kierowcy ciężarówek. To, co w ostatnich latach się w Gruzji zauważa, uciekają młodzi ludzie dobrze wykształceni. Więc mamy taką Gruzję, która jednym z czołowych problemów, jakie się wymienia, to jest właśnie emigracja intelektualna tych ludzi, którzy mogliby budować taki bardzo istotny kapitał i społeczny, i biznesowy w Gruzji. Więc mamy kraj w totalnym marazmie. Mamy kraj, który owszem ma PKB bardzo wysokie i może się chwalić różnymi międzynarodowymi rankingami, ale w którym ciągle jest bardzo wysokie bezrobocie i to jest też pierwszy problem, jaki wskazują Gruzini, jeśli są pytani o to, co jest ich największą troską, bynajmniej nie to, czy będą w Unii Europejskiej, czy będą pod wpływami Rosji. No i mamy rząd, który tuż przed wyborami od ponad roku działa jakby w takiej panice, że może przegrać te wybory, chociaż zupełnie szczerze nie wiem, z czego wynikają te podstawy, ponieważ partia rządząca, utrzymująca według sondaży, których możemy, myślę, że są na tyle wiarygodne, że możemy około 30% poparcia daje gruzińskiemu marzeniu, więc mamy tę Gruzję z takim rządem, który od ponad roku dąży do tego, żeby nie tylko przyjąć kontrolę nad tymi instytucjami, które ma, ale także przyjąć kontrolę nad wszystkimi krytykami. Więc Gruzja dzisiaj to jest kraj, w którym obowiązuje ustawa o przejrzystości zagranicznych wpływów, czyli właściwie każda organizacja pozarządowa, która otrzymuje, bądź media, minimum 30% finansowania z zagranicy powinna się zgłosić i uzyskać taki status, jak w Rosji, właśnie już nie agenta, bo to słowo zostało usunięte, ale właśnie medium, które jest na usługach obcego państwa. Cel jest tutaj jeden i to partia rządząca mówiła wprost, uciszyć krytyków, czyli wszystkie partie krytykujące, media krytykujące i organizacje pozarządowe patrzące na ręce władzy i wytykające, co jest błąd. To jest kraj, w którym dąży się do nawet nie tyle polaryzacji, bo polaryzacja to jest jeszcze bezpiecznym takim słowem. Jest bardzo dużo nakręcania spirali nienawiści na każdego, kto jest przeciwko władzy, przeciwko partii rządzącej, więc została też podpisana ustawa o ochronie wartości rodzinnych, która właściwie zrównuje osoby ze społeczności LGBTQ+ z takimi przestępstwami jak kazirodztwo na przykład. To znaczy jest wszystko kompletnie zakazane, jak to wejdzie w życie. Nie można w reklamach, filmach, w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej w ogóle podejmować jakiego tematu odnośnie społeczności w związku łącznie z tym, że nie powinno się w ogóle tych ludzi w tej przestrzeni publicznej pokazywać, więc na przykład reklama, jak u nas na Zachodzie czy w Polsce zdarzają się, że w reklamie banków na Litwie kiedyś był taki przykład, dwie kobiety się całują, to za to w Gruzji będzie można dostać grzywnę do więzienia. Więc żeby skrócić i reasumując, mamy Gruzję, która z jednej strony ma władzę od 12 lat tę samą i co niektórzy już nie pamiętają innej. Mam byłego prezydenta Saakaszwilego w więzieniu, który ciągle, mimo że jest w więzieniu, jest kreowany na głównego wroga kraju i głównego wroga partii. Mamy rząd, który dąży do pełnej kontroli swojego społeczeństwa, do uciszenia krytyków.
I mamy sytuację, w której ten sam rząd właśnie tymi metodami działania coraz bardziej zaczyna przypominać Rosję, Gruzję niż jakąkolwiek demokratyczny ustrój i demokratyczne państwo. Więc kiedy pan pyta, czy jest prozachodnia, czy jest prorosyjska, to nie ma żadnych dowodów takich, żeby powiedzieć, że właśnie na przykład Bidzina Iwaniszwili współpracuje z Rosjanami, nie ma dowodów na to, że Rosjanie są w jakimś kontakcie, że rzeczywiście, nie wiem, działają obce służby, które są w kontakcie z instytucjami państwowymi, bo że tam propaganda i Rosjanie działają, to nie mamy wątpliwości, ale wszystkie działania, które podejmuje gruziński rząd, antyzachodnią retorykę, którą stosuje, antyukraińską retorykę, którą stosuje i wszystkie takie autorytarne też działania wobec społeczeństwa są jakby żywcem skopiowane z Rosji. I to jest jakby ten powód, dla którego i my w mediach i wielu komentatorów mówi, że Gruzja po prostu schodzi na rosyjską ścieżkę, tym bardziej, że partia rządząca na razie w formie deklaracji już stwierdziła, że jeśli wygra wybory, to na przykład zdelegalizuje opozycję. Więc na tej zasadzie możemy mówić, że tak, Gruzja stoi przed wyborami, też przed pytaniem, czy kwestia rozwiązań demokratycznego państwa jest bliższa społeczeństwu, czy mimo wszystko gruzińskie marzenie i tutaj rosyjska ścieżka. To muszę zapytać pani Agnieszko, czyli można by w pewien sposób powiedzieć, że Gruzini mentalnie zostali, czy są, czy bliżej im do Rosji, już nie chcę powiedzieć, że do Związku Radzieckiego, a z drugiej strony paradoksalnie, no jak sama pani powiedziała, przecież zyskali status kandydata do Unii Europejskiej. No oczywistym jest, że jedno z drugim tak się gryzie, że jest niemożliwe do pogodzenia i coś tu się musi nie udać. To jak to jest? To jest kwestia właśnie tej mentalności, własnego takiego, no kodu być może. Szczerze nie odważam się mówić, że to mentalność. Bo to już jest taka analiza bardzo socjologiczna i trzeba by sprawdzić, ale też Gruzja wymyka się takim naszym podziałom, takim podziałom, które też chcieliśmy bardzo robić i robiliśmy od razu, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. I taki odruch był bardzo prosty, no bo jak jesteśmy z Ukrainą, to jesteśmy przeciwko Rosji, to jest bardzo proste. Tutaj nie ma, zamykamy granice, Rosja jest teraz, znaczy zawsze była, ale teraz jest jeszcze bardziej jednoznacznie wrogiem numer jeden. Wszystkie ręce na pokład, musimy bronić Ukrainy, czyli bronić też siebie, bo to w tym kontekście. I w momencie, w którym Gruzja nie dość, że od samego początku nie stanęła po stronie Ukrainy, bo te 5 dni, kiedy nie było wiadomo, czy ten Kijów wpadnie, czy nie, to też rząd w Tbilisi się wahał, bo w końcu to jest kraj, gdzie jest 20% okupowanych terenów i Rosjanie już byli bardzo blisko stolicy. Potem, kiedy Gruzja nie zamknęła i chętnie przygarnęła Rosjan, którzy teoretycznie uciekali przed mobilizacją, która nie przyłączyła się do sankcji gospodarczych i która w momencie, na przykład, kiedy Putin przywrócił loty między Moskwą a Tbilisi, 50% społeczeństwa powiedział, że to dobre rozwiązanie, bo jest duża diaspora gruzińska w Rosji, a 50 nie, to jest połowa na pół, to nam się ta Gruzja wymknęła, mówię nam, bo mi również osobiście też, właśnie z takich szufladek, no bo jak można tu w obliczu wojny, kraj, który jest okupowany przez Rosję, nie być tak jednoznacznym przeciwko Rosji. No i z Gruzją jest troszeczkę inna historia, dlatego że te relacje z Rosją i z Rosjanami są zupełnie inne i oni potrafią rozdzielić tych Rosjan, których mają u siebie, tych Rosjan, których mają w rodzinie. Rosyjskie produkty potrafią oddzielić od tego, od Putina, który robi wojny. Znaczy w Gruzji nie ma problemu z tym. Oczywiście są grupy, którym to bardzo przeszkadza i kpią z tego, szczególnie ta młodzież, która tak protestowała na ulicy. No ale jak się pojedzie teraz do Tbilisi, no proszę wyobrazić sobie sytuację, że w Polsce Rosja zajęła nam 20% jakiegoś terytorium, któreś województwa. Nie mamy relacji dyplomatycznych. A ja w Warszawie mogę kupić, iść do sklepu i po prostu wybierać w rosyjskich produktach. No to nam się nie mieści w głowie. Dla nas to jest bardzo jednoznaczne, że jak ktoś jest wrogiem, to jest wrogiem. A dla Gruzinów nie. I tak samo jest w społeczeństwie. Kluczowe jest położenie geograficzne. Rosja będzie zawsze tam, gdzie jest i Gruzja będzie zawsze tam, gdzie jest. Zawsze będą sąsiadami, więc założenie jest takie, że trzeba się dogadać i znaleźć sposób. Niekoniecznie iść na ustępstwa, ale integracja z Unią Europejską i bycie prozachodnim nie musi w odczuciu Gruzinów oznaczać, że jest się antyrosyjskim. I tak to tam działa. Więc to jest tak samo jak historia stara jak świat, czyli Stalin w Gruzji. To, że można równocześnie być Gruzinem patriotą,
i mieć wpisane, że Stalin, który mordował, był zbrodniarzem, jest równocześnie bohaterem gruzińskim i należy mu stawiać pomniki. To są takie rzeczy, które nam bardzo trudno zrozumieć, ale tam są bardzo oczywiste. Pani Agnieszko, dziękuję za tą wypowiedź. Myślę, że ona daje sporo każdemu z nas do myślenia, bo faktycznie może bardzo zero-jedynkowo na pewne kwestie patrzymy, a Gruzini te spojrzenie mają inne i też to w jakiś tam sposób, nie chcę powiedzieć, że trzeba uszanować, ale zrozumieć, że można podchodzić do tego inaczej. Wspominała Pani o ustawie, nazwijmy ją jeszcze roboczo po staremu, o zagranicznych agentach, o zagranicznym wpływie. Wspomniała Pani o protestach przy okazji, nie tylko zresztą młodzieży, bo protesty były przecież dość spore przy okazji zarówno tej ustawy, jak i tych przepisów, o których Pani mówiła, tak, gdzie pewne, nazwijmy to, mniejszości, no, były w pewien sposób już wyrzucane. Myślę, że to chyba dobre słowo będzie poza pewien nawias społeczny. Czy to, co się działo na ulicy, tak naprawdę cokolwiek zmieniło w społeczeństwie, zmieniło w państwie? Widać coś, co może pozwolić myśleć o zmianach? Nie wartościuję teraz, czy ku dobremu, czy nie. Nie chcę tutaj jakby się stawiać po którejkolwiek jakby ze stron, ale pytam, czy to coś przyniosło, tak? Bo protesty w różnych częściach świata, rozmawiałem z różnymi osobami, które też mówiły właśnie o protestach. No, zależnie oczywiście od zakątka, było z tym różnie, ale jak tak naprawdę to było w Gruzji, no tego już zdaje się, że nie ma. No ale czy jakikolwiek proces zmiany tak naprawdę nastąpił w jakimkolwiek wymiarze, czy tak naprawdę idzie to ku pewnemu ucięciu, żeby właśnie takich sytuacji nie było i rząd robi wszystko, żeby, mówiąc dość kolokwialnie, mieć święty spokój? Powiem dyplomatycznie i tak i nie. To znaczy, z jednej strony protesty, jeśli spojrzymy, czemu służyły, czyli były przeciwko uchwaleniu kontrowersyjnej ustawy, no to one trwały, a równocześnie trwał też proces uchwalania tej ustawy i to były jakby dwa zupełnie odrębne światy, to znaczy protestujący w dużej mierze zawsze pokojowo, sympatycznie, tańcząc, maszerując, grając na różnych instrumentach byli na ulicy, a posłowie partii rządzącej i partii sprzyjających po prostu prawo przyjęli. Mimo protestu było kilka takich zamieszań czy szarpań, jeśli chodzi o obrady, ale no przyjęli. Więc mieliśmy dwa zupełnie odrębne światy, ci szczęśliwi na ulicach uśmiechnięci, ci szczęśliwi w parlamencie. I tutaj można by powiedzieć, że te protesty kompletnie od tej strony nie przyniosły żadnego efektu, tym bardziej, że gruzińskie marzenie w żaden sposób się ich nie przestraszyło. Przestraszyło się rok wcześniej, kiedy wstrzymało obrady, a w tym roku niekoniecznie. Ale z drugiej strony pokazało też olbrzymią siłę mobilizacji ludzi w dużych miastach przede wszystkim, bo trzeba pamiętać, my zawsze patrzymy i oni też, Gruzini, dbają o to, żeby to PR-owo bardzo dobrze sprzedawać na zewnątrz, więc my to też widzimy w mediach. Właśnie Tbilisi pełne ulic tych radosnych ludzi, czyli pokazujących, że pokojowo nastawieni. Ale no, dało życie kilku ruchom, mniej lub bardziej takim już zorganizowanym. Na pewno pokazało siłę tym ludziom, że można. Oni przestali protestować w czerwcu, kiedy uchwalono tę ustawę. Ona weszła w życie dopiero w sierpniu. Też z takim założeniem, jedno, że mieli świadomość tego, że to się może wypalić, a drugie, szykując się do wyborów, które będą 26 października. I wiele osób zaangażowanych w te ruchy zaangażowało się teraz w projekty dotyczące obserwacji społecznych, takich cywilnych, obywatelskich, przepraszam, wyborów. Pilnują tego, pracują na tym, aby w każdym punkcie wyborczym rozsianym po nawet najmniejszych miejscowościach był jakiś przedstawiciel, niezależny obserwator. Więc oni z tej ulicy zeszli, ale to nie znaczy, że jakby zapomnieli o swojej aktywności politycznej. To było też, tak pan ma rację, że to nie byli tylko młodzi ludzie, ale w tych młodych ludziach istotne jest to, że tam jest na ponad 3 800 000, staje się, jest głosujących, ma prawo głosu. Niecałe chyba 200 tysięcy, teraz będę potwierdzę jeszcze, ale tak, to są osoby, które po prostu pójdą też pierwszy raz głosować, to jedno, w ogóle w jakichkolwiek wyborach. Część jest też młodych osób, które tylko pamięta gruzińskie marzenie, no bo 12 lat, no to umówmy się, jak ma się 20, to się w ogóle już za dużo z tej polityki więcej nie pamięta i oni bardzo pragną zmiany, jakiejkolwiek, która by też dała im możliwości rozwoju i nieopuszczania kraju. No i tutaj wracamy do tego, że mamy media społecznościowe, mamy internet, to im pozwala docierać do różnych źródeł, do różnych, przepraszam, osób i się też mobilizować. Więc od tej strony te protesty rzeczywiście coś dały. Przy czym poczekałabym jeszcze 2 tygodnie do tego, co będzie po wyborach, żeby zobaczyć, na ile udało się zmobilizować tych ludzi. Przy czym
To też jest trudna ocena, bo jeśli mamy protesty, mamy ludzi, którzy chcą zmiany, mamy taki oddolny ruch, który krytykuje rząd, jest antyrządowy i stara się być o tyle apolityczny, że nie chce tych polityków opozycji na tych wiecach, nie widzi tam konkretnego lidera, który by im odpowiadał, czy liderki, no to w momencie wyborów, kiedy idzie do głosowania, też musi znaleźć jakąkolwiek odpowiedź na swoje potrzeby. No i pytanie, czy to, co właśnie prezentuje opozycja, jest w jakiś sposób tym, czego oczekuje wyborca. Zakładam, że tutaj jednak zadziała też taki efekt, znowu porównam z Polską, tylko dlatego, że nam jest zawsze łatwiej każdemu, jak mamy jakiś odnośnik z własnego kraju. Bardziej to będą pewnie wybory, żeby głosować przeciwko partii rządzącej, a nie na konkretną opozycję. Ale jak najbardziej tutaj ta kwestia wyjścia i pokazania sobie wzajemnie, że nie jestem jedyną osobą, którym coś w tym kraju nie pasuje, to jak najbardziej tutaj bym pozytywnie oceniła skutki tych protestów, mimo że nie doprowadziły do uchwalenia. I jeszcze jeden wątek tutaj, to co mówiłam, że oni bardzo dbają o to, im to się udaje. Zawsze są drony, które pokazują na przykład demonstracje. Udało im się wzbudzić zainteresowanie zachodnich, zagranicznych mediów, nie tylko zachodnich, zagranicznych. I zainteresowanie Brukseli, a także polityków, bo doszło do takich sytuacji nawet, przyznaję, że raczej to krytycznie oceniam, ale mimo wszystko robiło to wrażenie na pewno na protestujących i dało jakiegoś polotu politykom. Ministrowie spraw zagranicznych krajów bałtyckich pojawili się na tych manifestacjach, pojawili się na scenie, spotykali się z tymi ludźmi, więc to też był bardzo pozytywny efekt. Coś, dlaczego na pewno warto było te protesty zrobić, bo teraz, kiedy prezydentka Gruzji jeździ po Europie i próbuje przekonać społeczność międzynarodową, że Gruzja to nie tylko właśnie ten rząd autorytarny troszeczkę chwilami, ale też społeczeństwo, które chce wolności, chce demokracji, to te protesty są właśnie czymś, co ona może wskazać jako dowód, nie jestem sama, nie mówię o tym, co, nie wiem, wymyśliłam, albo pokazują tylko statystyki, bo rzeczywiście w badaniach nam tak wychodzi, przepraszam, w sondażach, że 90% Gruzinów chce się integrować z Unią Europejską, ale są ci żywi ludzie, którzy na tych ulicach tygodniami protestowali i to też jest takie świadectwo i dla Unii, że właściwie Gruzji nie należy przekreślać tylko dlatego, że jest rząd, który niekoniecznie po drodze z tą Unią ma. Pani Agnieszko, zbliżają się wybory parlamentarne w Gruzji. Gruzińskie marzenie z jednej strony mówi się, że na pewno wygra, z drugiej no ma jednak tą opozycję. Idzie przekaz w pewne uproszczenia, bo wskazuje się gruzińskie marzenie jako tą partię, która zapewni Gruzji pokój, a opozycję niestety wojnę. No, takie obrazy niestety mają miejsce. Patrząc też na to, czy słuchając tego, co pani mówi, kiedy młodsi, czy czasem i starsi muszą trochę korzystać z alternatywnych, że tak się wyrażę, źródeł dotarcia do informacji, no to też jest potencjalne ryzyko, że można nimi sterować w najnormalniej świecie, podsuwając im pewne sfabrykowane rzeczy, a wiadomo, że ten większy sąsiad no jest w tym, nie chcę powiedzieć, że doskonały, ale doświadczony. Jak pani patrzenie, że tak się wyrażę, na te nadchodzące wybory, czy w jakiś sposób sobie pani po nich coś obiecuje? Czy trochę też wskazuje Gruzję, że jednak przy tym gruzińskim marzeniu pozostanie? No bo skoro gruzińskiemu marzeniu tak bardzo nie po drodze z opozycją, nie chcę oczywiście niczego sugerować ani zarzucać, ale no pewnie takie głosy mogłyby się też pojawić, no że jest szansa, tutaj duży cudzysłów, jednak na oszustwo wyborcze, no z jakiego względu, skoro gruzińskie marzenie tego opozycji się boi i chce delegalizować, no potencjalnie może się czegoś takiego dopuścić, nie bez przyczyny pewnie, o czym pani mówiła, ci społeczni obserwatorzy mają się pojawić w każdej komisji, w każdej najmniejszej miejscowości. Gruzińskie marzenia, każda partia rządząca w Gruzji przede wszystkim, bo to już było wcześniej Zakaszwilego, ma tą przewagę, że jest partią rządzącą. Czyli może nawet w Polsce się takie rzeczy dzieją, czyli może wplatać w kampanię wyborczą działania, które normalnie podejmuje rząd, czyli zwiększać zasiłki, anulować jakieś składki, zwalniać więźniów. Amnestia jest bardzo popularna, zresztą do tego doszło też przed tymi wyborami. Może zwiększać finansowanie kościołowi gruzińskiemu, który jest bardzo silnym ośrodkiem wpływu czy władzy nad duszami gruzińskimi, nawet moglibyśmy powiedzieć. To wszystko może robić, ponieważ ma na to środki, nie musi się z tego specjalnie tłumaczyć. W Gruzji rzeczywistość wyborcza wygląda też tak, że niczego nie zostawia się przypadkowi, nie robi tego ani gruzińskie marzenie, ani opozycja, to największe partie
z największą historią, czyli tutaj Zjednoczony Ruch Narodowy, czyli partia założona przez Saakaszwilego. To znaczy prowadzi się kontrolę wyborców. Teraz ostatnie doniesienia mówią nawet o tym, ale to może od początku. Polega to na tym, że ma się odpowiednie koordynatorów w każdej miejscowości, którzy dokładnie wiedzą, to mają kilkadziesiąt domostw, gospodarstw domowych albo kilkanaście, w zależności od miejscowości. I taka osoba dokładnie wie, jak się żyje w danej rodzinie. Jeśli się żyje dobrze i nie narzekają na władzę, to można się spodziewać, że będą głosować na gruzińskie marzenie. Jeśli nie, to można spodziewać się, że nie. I się dosłownie prowadzi nazwisko dom po domu rejestr takich osób, żeby oszacować jeszcze przed wyborami, jakie poparcie w danej miejscowości można uzyskać i co można zmienić. A ostatnie dochodzenie, które jedno z mediów gruzińskich dotarło do rejestru regionu, nie podanie którego dla bezpieczeństwa źródła, że gruzińskie marzenie w spisie tych wyborców widziało dokładnie, czy ktoś przebywa w kraju, za granicą, jakie dostaje świadczenia z państwa na zasadzie właśnie świadczeń chorobowych, czy jakichś rent, czy emerytur, wiedziało z jakich usług medycznych korzystało, czyli czy ktoś potrzebował pieniędzy i płacił na przykład za jakąś operację. Wiedziało też o pożyczkach, czyli generalnie posiadało dane z instytucji państwowych, resortów jak finanse, edukacja, których nie powinna partia posiadać, a powinny instytucje rządowe tylko. Stąd jest podejrzenie, że skoro gruzińskie marzenie w jednym regionie posiada takie informacje, to może wiedzieć też o całym kraju. Buduje się relacje, to znaczy te osoby, które wiedzą i znają też swoich sąsiadów, na kogo mają głosować, to są też osoby, które się kojarzą z partią, czyli jeżeli coś potrzeba danej miejscowości, albo na przykład dana rodzina potrzebuje, nie wiem, wózek inwalidzki, dach, to oni są to w stanie załatwić. I wśród moich licznych, znaczy nielicznych, paru rozmów z analitykami też gruzińskiej sceny politycznej, bardzo często oni podkreślają właśnie ten klientelizm, że społeczeństwo gruzińskie jest nauczone tego, że jak się chce czegoś, coś załatwić, coś potrzebujesz, dostać pracę, to najszybciej ci to załatwi ktoś z partii, więc często do tej partii przystępują i w ten sposób no, głupio potem też nie zagłosować na tę partię w wyborach. Plus to, co zrobiło gruzińskie marzenie, ono doprowadziło już do takiego rekordu. Ponad 30% siły roboczej w Gruzji to są osoby zatrudnione w strefie budżetowej, czyli na pensjach rządu. I rząd już teraz częściowo podwyższył niektórym pensje, po wyborach obiecuje podwyżki nauczycielom na przykład w przedszkolach, nauczycielom w szkołach sportowych i artystycznych, naprawdę nie wiem skąd ten wybór. Więc to jest bardzo silne narzędzie, które pozwala zapewnić pewien taki legalny dosyć, znaczy nielegalny, jeśli spojrzymy na cały proces przed tym, ale legalny w formie głosowania, że ktoś pójdzie i naprawdę odda głos na gruzińskie marzenie. To jest bardzo silne i mocne narzędzie, tym bardziej, że gruzińskie marzenie ma jeszcze taką przewagę, że jest partią, która rządzi długo. Zawsze lepszy wróg nawet, czy tam kiepski rząd, który się już zna, a niekoniecznie ktoś nowy, nie wiadomo jak to będzie, to jest pewna stabilizacja. Zwolnień nie będzie, jeśli gruzińskie marzenie wygra. Plus to, co pan wspomniał, ta narracja na temat pokoju i wojny, to jest narracja, którą od samego początku ma gruzińskie marzenie, bo ono się właśnie na tym odbiło, że Saakaszwili wywołał wojnę w 2008 roku, stracił dwie prowincje, Abchazję i Osetię Południową, a oni są tym jedynym rządem, który przez 12 lat utrzymał Gruzję z dala od jakiejkolwiek wojny. No i znowu mamy Gruzję, która w latach 90. miała szereg wojen, która wokół siebie ma wojny, chociażby o Górski Karabach, która w 2008 roku miała u siebie czołgi i było naprawdę poważne, zupełnie realne zagrożenie, że Rosjanie by weszli do Tbilisi, jakby chcieli. Więc im mówienie, że ta wojna jest tuż, tuż, bo Ukraina to nie jest taka opowieść jak dla nas, bardzo abstrakcyjna, tylko rzeczywiście zna się kogoś, kto musiał uciec z Abchazji albo rodzinę ma się, która właśnie z Osetii, więc to jest naprawdę realna groźba i ludzie mają swoje wspomnienia i ten strach jest naprawdę prawdziwy. Jeśli się słyszy to regularnie w mediach prorządowych, jeśli ktoś ogląda tę telewizję i regularnie to słyszę, że właśnie opozycja jest tą siłą, która chce znowu wprowadzić Gruzję w wojnę, że te wszystkie organizacje pozarządowe i pokazuje się zdjęcia tych ludzi, to są wrogowie narodu, to w pewnym momencie albo się zaczyna w to wierzyć, albo przynajmniej wątpić w jakikolwiek inny swój osąd, więc tu gruzińskie marzenie jak najbardziej jest w stanie uzyskać na moje kilkadziesiąt procent. Oni bardzo by chcieli, mówią otwarcie, uzyskać ponad 50% i mieć większość konstytucyjną i w mojej ocenie nie są w stanie legalnie tego uzyskać. Mówię, to jest moja prywatna ocena, bo po prostu społeczeństwo nie wykazuje takiego zainteresowania, no i nie.
To nie jest jakby typowa sytuacja, umówmy się, w jakimkolwiek państwie, że partia zyskuje prawie 60% poparcia. Co do opozycji, teraz jest pierwszy raz system proporcjonalny. Oni muszą uzyskać minimum 5%, żeby wejść do parlamentu, stąd większość partii skupiła się w bloki, żeby przekroczyć ten próg. Więc alternatywą dla gruzińskiego marzenia, tak upraszczając bardzo, jest perspektywę wyborcy gruzińskiego, więc mamy największą partię opozycyjną skupioną w więzieniu, ale wokół Saakaszwilego. Potem mamy partię, blok partii, które założyły osoby, które kiedyś współpracowały z Saakaszwilim. Trzeci blok to są partie, które nigdy z gruzińskim marzeniem i nigdy z kimkolwiek, to mają jakikolwiek związek z Saakaszwilim, i oni są trzecim blokiem. I czwarta partia to jest partia, która może stanowić realne zagrożenie dla gruzińskiego marzenia, jeśli chodzi o uzyskanie właśnie tej większości, czyli ta partia, która może odciągnąć taki beton gruzińskiego marzenia, to jest partia Georgiego Gachari, to jest były premier. Też postać z ramienia gruzińskiego marzenia, też postać o tyle spektakularna, bo to człowiek, który parę lat temu jakby zezwolił na brutalne spacyfikowanie demonstracji, do dzisiaj tego nie żałuje i mimo wszystko też ma poparcie ponad 10% jako jedna partia. Więc jeśli chodzi o ten wynik wyborów, to tutaj nawet pytaniem nie jest, jaki będzie wynik głosowania, bo to jedno owszem, na ile te partie opozycyjne zbiorą razem, bo one według sondaży, jak sobie liczą, to tak im wychodzi 50% parę, a gruzińskiemu marzeniu 30%. Ale kluczowe tutaj będzie, jak się zachowa gruzińskie marzenie, czyli partia rządząca. No i po tych wszystkich działaniach, o których Państwu opowiadałam, nikt się chyba nie spodziewa, że oni po prostu demokratycznie powiedzą, no tak, przegraliśmy, idziemy do opozycji. Taka historia... Nauczyłam się nie mówić na pewno, bo różnie może bywać, ale zakładałabym, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że nigdy nie nastąpi, że gruzińskie marzenie zrobi wszystko, aby tej władzy nie oddać. Więc pytanie, czy będzie fałszowało wybory już przy urnach, czy będą te tradycyjne karuzele, czy będzie to zastraszanie tych ludzi, przekupywanie na różne sposoby, czy będzie to oszustwo przy liczeniu. Ale tak jak pan powiedział, większość osób spodziewa się bardzo negatywnych i nielegalnych działań, ponieważ te wybory nie są po to, żeby gruzińskie marzenie musiało tę władzę oddać, więc pytanie jest tylko, jak to zrobi, żeby ją zachować, a jeśli się nie zrezygnuje, a opozycja nie wygra, no to wiadomo, że też ludzie wyjdą na ulicę w formie protestów i będą oczekiwali tutaj bardzo silnej i jednoznacznej też reakcji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Bardzo się cieszę tym, jak pani skwitowała, czy podsumowała tę rozmowę o reakcji Zachodu, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, a bo tak naprawdę chciałem zapytać, czy posiada pani informacje, na przykład jak dzisiaj w pewien sposób odnosi się Rosja do nadchodzących wyborów, bądź czy być może zapowiada, jak się zachowa po tych wyborach, bo jakby nie patrzeć, no to jest to państwo, które no zdecydowanie na Gruzję ma największy wpływ. Bo tutaj chciałem też tak troszeczkę nawiązać bardziej do kwestii bezpieczeństwa, czy one też w pewien sposób, no właśnie pewnym pytaniem, czy one też będą miały wpływ na te wybory, bo chociażby to, o czym mówiliśmy, ten sztywny podział gruzińskie marzenie pokój, opozycja, wojna, no na pewno do jakiegoś elektoratu to dotrze, tak? Tak, no Rosja się czuje jak na... Szukam jakiegoś takiego trafnego porównania, ale dla nich to jest chyba taki miesiąc miodowy, taki bardzo dobry okres, ponieważ regularnie są wypuszczane komunikaty ze strony Rosji na temat Gruzji. Niestety gruzińskie media podają wszystko jak leci, nawet bez żadnego kontekstu. I czasami mam takie obawy, czy sami nie są tubą taką propagandową, cytując po prostu agencję TASS. A chodzi między innymi o to, że na przykład regularnie raz na miesiąc jedna ze służb, nie FSB, tylko ta służba zagraniczna Rosji, podaje informację, że obserwatorzy OBWE, to jest największa misja, jaka jedzie zawsze na wybory, to jest OBWE ODIR, między innymi z Polski biuro to organizuje. I oni jadą, najpierw jest misja na początku, więc jest taki raport przedwyborczy, opisują środowisko właśnie przedwyborcze, potem jest taki w środku i na końcu takie podsumowanie, jak te wybory wyglądały. No i według rosyjskich służb, które mówię, co miesiąc o tym informują, raport już jest gotowy. Stany Zjednoczone, Departament Stanu wszystko ładnie podyktował i obserwatorzy nie będą niezależni, tylko już jest w ogóle teoria. Więc spuszczają takie informacje. Ławrow regularnie
również Pieskow, no i oczywiście rzeczniczka MSZ-u Zacharowa wyrażają albo zaniepokojenie tym, jak się Zachód zachowuje i krytykuje gruzińskie marzenie, i oczywiście wyrażają chęci z jednej strony, na przykład, że mogą wspomóc budować relacje z Osetią i Abchazją Południową, a z drugiej strony właśnie ostrzegają Zachód, żeby nie ingerowali w wybory w Gruzji i że oni oczywiście tutaj jak najbardziej wspierają demokrację i rząd gruzińskiego marzenia. Więc takie komunikaty są jak najbardziej regularne. I problem z tym jest taki, że również rząd w Tbilisi czasami odpowiada na to i to niekoniecznie krytycznie, na przykład odczepcie się, jesteście okupantem, nie będziemy z wami rozmawiać, ale właśnie jakby wyciągając złącz, że oni jak najbardziej tutaj nawiążą jakieś relacje. Owszem, może tam Rosja by mogła wycofać te wojska z Osetii Południowej, ale są chętni do dialogu. Zresztą Putin też robi takie zaczepki, bo w zeszłym roku, kiedy przywracał loty między Gruzją a Rosją, to także zniósł wizy. Wprowadzono tylko 90-dniową i teraz kolejny prezent dla Gruzinów przed wyborami jest taki, że nawet już nie ma tego limitu 90 dni, nie ma obowiązku wizy pracowniczej, więc Gruzini bez problemu mogą podróżować do Rosji. Więc oni robią tego typu prowokacje, które z kolei opozycja, czy te krytyczne wobec rządu ośrodki i głosy w Gruzji od razu podają jako przykład, że tutaj gruzińskie marzenie współpracuje z Rosją. Myślę, że to już jest za daleko. Ale korzysta Rosja jak najbardziej z tej sytuacji, żeby pokazać, no, że ta Gruzja przede wszystkim się sypie nam jako... To był ten jedyny kraj, który tak parł do tej Unii Europejskiej, który ze wszystkich krajów był pierwszy nawet przed Ukrainą i Mołdawią, jeśli chodzi o przyjmowanie, implementację prawa, które było dostosowane do unijnych przepisów. Był takim naszym prymusem, jeśli chodzi o tą integrację, o to partnerstwo wschodnie, więc myślę, że teraz ja nigdy nie lubię mówić, co tam kto ma w głowie, bo nigdy nie wiemy, co myśli sobie Putin czy Ławrow, ale myślę, że Rosja jako państwo, ten aparat państwowy ma dużą satysfakcję z tego, co się dzieje w Gruzji, że w pewien sposób jest to porażka Unii, jeśli chodzi o właśnie przeciąganie kraju na swoją stronę dalej od Rosji i ta Rosja jest tam jak najbardziej aktywna. Co do takiej bardziej zdecydowanej interwencji Rosji w Gruzji, to owszem, bywają takie głosy, które mają podkręcić, ale też sami Gruzini o tym tak nie mówią, przynajmniej we władze. W Warszawie ostatnio była prezydentka Gruzji Saloma Zurabiszwili. Na Warsaw Security Forum była taki wywiad z nią moderowany i też padło to pytanie, bo to też jest takie pytanie, umówmy się, bardzo medialne, czy ci Rosjanie mogą wkroczyć jej zdaniem do Gruzji, jeśli któraś ze stron wygraje. Ona powiedziała, że zdecydowanie takich kroków się nie spodziewa. I myślę, że tutaj też z racji chociażby zaangażowania Rosji w Ukrainie i tego, jak wygląda sytuacja tam na froncie, też bym się nie spodziewała militarnych żadnych takich działań, ale no jak najbardziej liczne prowokacje, czy to jak teraz Rosja zresztą zaangażowana jest w Mołdawii, to myślę taki sam wzór działania jest robiony w Gruzji. Problem jest też w tym taki, że po prostu rząd, który tam teraz jest, tak jak mówiłam już kilka razy, gruzińskiego marzenia, też nie jest na tym punkcie wyczulony, nie wprowadza żadnych środków, narzędzi, żeby ograniczyć tę rosyjską propagandę, więc Rosja naprawdę ma wolną rękę, plus jeśli jakiegokolwiek Rosjanina zatrzymują się na granicy rosyjsko-gruzińskiej, to zwykle jest to Rosjanin, który jest krytyczny wobec Kremla, więc właściwie każdy prowokator czy każda osoba, która by miała zamiar doprowadzić do czegoś, na przykład podczas manifestacji w Gruzji, myślę, że nie będzie miała żadnego problemu, żeby przekroczyć granicę i po prostu działać. Pani Agnieszko, bardzo serdecznie dziękuję za wyrażone opinie. Zobaczymy, jak przebiegną te wybory. Zobaczymy, czy tak naprawdę będzie o czym po tych wyborach rozmawiać. No osobiście i myślę, że nie tylko ja jestem ciekaw, jak to tak naprawdę wszystko się odbędzie. A dzisiaj w podcaście Na Celowniku moim Państwa gościem była pani Agnieszka Filipiak, zastępczyni redaktorki naczelnej Forbes Woman, ekspertka specjalizująca się w zagadnieniach związanych z Gruzją oraz Kaukazem Południowym. Pani Agnieszko, bardzo serdecznie dziękuję i nisko się kłaniam. Dziękuję bardzo, do widzenia. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Twoja pomoc dla powodzian to teraz reklama w podcaście Na Celowniku. Zachęcamy wszystkie osoby i firmy do pomagania potrzebującym. Każdy Wasz datek, finansowy, rzeczowy czy organizacyjny, na jakąkolwiek zbiórkę oddolną, NGO, szpital, szkołę, fundację czy schronisko dla zwierząt, na rzecz poszkodowanych i potrzebujących, wynagradzamy wspomnieniem o Was
na początku i końcu każdego premierowego odcinka podcastu Na Celowniku, co najmniej przez wrzesień i październik 2024 roku. Pomocy udzielili Fundacja i Ośrodek Szkolenia Combat Alert, Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa, Beata Weidemann, anonimowi darczyńcy i wolontariusze. Zachęcamy także do wsparcia zbiórki na rzecz młyńskiej rodziny. Szczegóły w opisie odcinka. Dziękujemy. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.